Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze EU15. Natomiast do tego zaraz przejdziemy, dlatego że mamy dwie ważne kwestie do omówienia. Po pierwsze jest to cyrk objazdowy, który miał się zawinąć po 10 dniach, no a zawinął się już po 3 dniach. I oczywiście powiem wam, dlaczego tak się stało, no i co ja o tym wszystkim myślę. Po drugie, mamy oficjalną datę nowego serwera EU16, no i powiem wam, kiedy oczywiście on startuje, no i jakie są moje plany co do tego serwera, przede wszystkim jeżeli chodzi o klasę postaci. No i po trzecie, najważniejsze, mamy miesiąc serwera EU15. Dokładnie wczoraj, 20 października, ten serwer obchodził swój miesiąc. No i też wam pokażę, jak on wygląda, jak nasza postać wygląda i jak to wszystko się prezentuje. Na wstępie chciałbym was przeprosić, ale chyba bierze mnie jakieś przeziębienie. Także dzisiaj mój głos może być troszeczkę inny, mogę troszkę inaczej mówić. No ale to nieistotne, nagrać ten filmik musimy. Na wstępie raz jeszcze pamiętajcie, żeby oczywiście kupować wszystkie pakiety specjalne i grzybki z moim kodem Neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Po drugie, pamiętajcie, że teraz od paru miesięcy trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i każdy, kto chce brać w tym udział, musi oczywiście subskrybować mój kanał. No i wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, przejdźmy może na początek do cyrku objazdowego, dlatego że jak sobie tutaj klikniemy, no to mamy napisane, że koniec przedstawienia. Kurtyna opadła, a reflektory zgasły. Cyrk objazdowy pakuje manatki, ale na jego kolejne występy na pewno nie trzeba będzie długo czekać. No i właśnie, co się stało, że cyrk objazdowy na początku był zapowiadany jako event 10-dniowy, no a skończyło się tylko i wyłącznie na 3 dniach. Pewnie możecie się domyślać, ale tutaj oficjalny statement twórców jeszcze wam może pokażę. Mamy, to w ogóle weszło w sobotę rano, więc decyzja została podjęta naprawdę szybko. Pożegnanie cyrku objazdowego. Drodzy bohaterowie, cyrk objazdowy wkrótce zawinie swój namiot z powodu nieoczekiwanych problemów za kulisami. Cyrk zamknie się już w tą niedzielę o godzinie 20. Wykorzystaj więc jak najlepiej pozostały czas, aby ponownie stawić czoła upiornym postaciom cyrku i zdobyć cenne nagrody. Niezwłocznie zajmiemy się, za szybko chcę mówić, problemami i uwzględnimy wasze opinie. Mamy nadzieję, że w późniejszym czasie uda nam się przywrócić cyrk objazdowy na scenę. Wasz zespół Shakes and Fidget. No i właśnie, co to były za słynne problemy zakulisowe? Przede wszystkim tragiczny feedback, jeżeli chodzi o graczy. Tragiczny feedback, tragiczne opinie, dlatego że no już chyba w pierwszy dzień eventu, od razu w piątek, widziałem, że ludzie u mnie na streamie bardzo narzekali na ten event, bardzo im nie odpowiadał. Przede wszystkim był niezbalansowany. Niektóre postacie na jakichś tam poziomach, powiedzmy 150, mogły sobie ten cyrk klikać do woli, a na przykład ja na swoim druidzie, czyli to był poziom jakoś tam 275 około, nie mogłem pokonać nawet pierwszego przeciwnika i nawet jednego przeciwnika w tym cyrku nie zrobiłem. Także no przede wszystkim tragiczny balans, na który od razu gracze narzekali. Poza tym, jeżeli ktoś mógł klikać ten cyrk normalnie, tak jak ja na przykład, powiedzmy, na, nie wiem, zabójcy, no to już wam tutaj pokazuję, że na zabójcy, czy też na Magusiu, gdzie no dość gładko mi to szło, można było nabić niesamowitą ilość szczęśliwych monet. Jakby gold swoją drogą, golda też w zasadzie można było farmić w nieskończoność, no ale tutaj zwróćcie uwagę, że ja tych szczęśliwych monet mam 5500, gdzie przed tym eventem miałem 0. Także no opłacało się wydawać te grzyby, zwłaszcza dla osób, które kręcą normalnie kółkiem za grzyby, no bo to się zwracało, zwracało się nawet kilkukrotnie, no i teraz jak widzicie mam bardzo, bardzo dużo dni kręcenia kołem za darmo. Więc no mówię, niektórzy nie mogli w ogóle skorzystać z eventu, niektórzy mogli z tego eventu normalnie korzystać i klikać. Uważam, że to, że ten cyrk można było klikać w nieskończoność, było bez sensu. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu stworzenie jakiejś listy przeciwników, tak jak w Elevatorze. No i mamy silniejszą postać, tym dalej dochodzimy. W Elevatorze tak to działa i uważam, że to jest ok. No a w tym cyrku nie było to zbyt dobrze przemyślane. No i tak jak mówię, cyrk wystartował w piątek o 16, no a już w sobotę rano około godziny 10 dostaliśmy informację, że właśnie cyrk jednak będzie skrócony. I bardzo dobrze, bo dla niektórych ten event, tak jak dla mnie tutaj na EU15, był po prostu useless, totalnie nic nie mogłem robić, no a dla niektórych był farmiarką szczęśliwych monet, jakiś tam no przede wszystkim golda, no przede wszystkim szczęśliwych monet, tak? Ale właśnie golda, no i innych surowców. Tutaj jak sobie możecie zauważyć, najlepsze postacie, które mają
najwięcej tych złotych żetonów, czyli tego najważniejszego ogólnego rankingu. Mają levele 160, 175, 187, no więc na tych levelach tutaj na EU15 najlepiej ten cyrk się robiło. Tak więc event zdecydowanie do poprawy. Dużo osób pisało w komentarzach, że faktycznie ma on potencjał, może być fajny, ale no właśnie dużo poprawek jest wymaganych. No i na pewno otrzymamy jakiś tam feedback, otrzymamy, nie wiem, jakąś tam ankietę, no i będziemy mogli się wypowiedzieć my jako gracze, żeby ten cyrk wrócił, bo podejrzewam, że nie porzucą tego eventu, że faktycznie on wróci, ale no w zmienionej formie, takiej, żeby dla każdego było ok i żeby każdemu się fajnie klikało. Także tyle, jeżeli chodzi o cyrk objazdowy. Krótka piłka, był po prostu niezbalansowany, gracze bardzo mocno narzekali, no i twórcy postanowili zwinąć namiot, tak jak zresztą sami napisali. No i po prostu no, zrezygnować z tego eventu dość szybko, żeby go poprawić i może w przyszłości przywrócić. Tyle, tyle jeżeli chodzi o cyrk objazdowy. No i teraz mamy nowy serwer EU16. EU16, który jak już możecie sobie przeczytać na poczcie, wychodzi w piątek 1 listopada, czyli tutaj w święto zmarłych dla nas, dla Polaków, o godzinie oczywiście 16. No i od 25 października, czyli od tego piątku, od godziny 10, będzie już można stworzyć postać na tym serwerze, będzie można oczywiście już kupować grzybki, będzie aktywna promocja 20% jak zawsze na start serwera, będzie to tak zwana prerejestracja, więc pamiętajcie, żeby kupować pakiety oczywiście startowe, potem twierdzy, grzybki i tak dalej, z kodzikiem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, to przede wszystkim. No ale właśnie, już od tego piątku będzie można założyć postać, warto jest to zrobić właśnie jak prerejestracja startuje, dlatego że no dostaniemy dodatkowe grzybki i tak dalej, nie? Standardowo jak zawsze. Natomiast właśnie za tak naprawdę prawie 2 tygodnie, w piątek, już ten serwer będzie oficjalnie otwarty. No i co mogę dodać? Jeżeli chodzi o EU16, no to ja się tutaj nastawiałem, szczerze mówiąc, na nową klasę postaci, na Paladyna. To jest też serwer, który tak naprawdę wystartuje na niecały miesiąc przed Czarnym Piątkiem, przed eventem czarnopiątkowym, czyli będziemy mieć same czarne gemy, będziemy mieć fajne promocje, fajne pakiety z grzybami i z innymi surowcami i tak dalej, więc jeśli jeszcze do tego doszłaby nowa klasa postaci, no to szczerze mówiąc byłoby to na pewno dobre, nie? W sensie byłby to mocny serwer. Bez nowej klasy postaci raczej będzie to taki serwer przeciętny, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż widziałem, że i tak sporo mocnych ekip się tutaj szykuje. No i co? Ja miałem grać Paladynem, jeżeli oczywiście wyjdzie ta nowa klasa postaci, ten nowy Paladyn, no ale w sumie skończył się serwer beta, nie ma żadnych wieści o tym Paladynie, nie ma niczego o tej nowej klasie postaci, no i tutaj też nic nie napisali, żeby zachęcić, że hej, ten serwer startuje z nową klasą postaci, zobacz, pograj i tak dalej. Więc no raczej Paladyn jeszcze jest niezbalansowany i jeszcze na EU16 nie zawita. Co za tym idzie, w przypiętym komentarzu pod tym filmem macie ankietę, macie link do ankiety na karcie społeczność, gdzie ja zadałem wam pytanie, jaką klasą postaci będziemy grać. I to się wiąże z troszeczkę większym projektem na moim kanale, do którego myślę, że przejdę w piątek. Chciałbym nagrać ten film w piątek i chciałbym po prostu w piątek wam opowiedzieć, co się dzieje, co się będzie zmieniało i tak dalej. Natomiast na ten moment po prostu dałem wam 3 klasy do wyboru. Jest to zwiadowca, jest to zabójca, jest to łowca demonów. 3 klasy pod zręczność. Dlaczego? Dlatego, że mam dość druida. Mam dość druida, oczywiście tutaj wiadomo, no będziemy sobie grać dalej, cisnąć, bo jest to postać od pierwszego dnia, myślę, że nienagannie prowadzona w miarę moich możliwości grzybkowych, także no tutaj druid będzie na pewno mocny, ale no mam taką już... No tak się męczyłem tutaj i męczę dalej w lochach tym druidem, że chciałbym zagrać sobie czymś łatwym, czymś co będzie po prostu spoko i fajnie się będzie klikało lożki. No i klasy pod zręczność aktualnie właśnie takie są, że fajnie się nimi te lochy klika, fajnie to wszystko idzie, więc te 3 klasy wam dałem do wyboru, link macie w przypiętym komentarzu. No i oczywiście głosujcie, którą ta klasa, która wygra oczywiście z tych 3, którą wy wybierzecie, tą będziemy ogrywać. I tyle, i tak na dobrą sprawę tyle, więc tutaj no możecie brać udział w głosowaniu. I będzie to seria long term, wiem, że nie jest to serwer okrągły, więc troszeczkę do mnie tutaj powiedzmy to nie pasuje, ale mówię, to się wiąże z takim większym projektem, który chcę zrobić, więc tutaj nic na razie nie będę zdradzał, powiem wam wszystko prawdopodobnie w filmie właśnie piątkowym, albo czwartkowym, ale raczej w piątkowym, będę chciał w piątek nagrać i wam opowiedzieć, co się tutaj święci, żeby już dzisiaj nie przedłużać. No i mówię, szukam gildii w ogóle też, szukam gildii polskiej, dla Polaków takich, no powiedzmy, eko plus, ewentualnie grzybiących. Nie chcę grać w jakichś zagranicznych gildiach ani nic takiego.
więc szukam gildii polskiej. Chętnie dołączę. Będę oczywiście grzybił, będę się starał, będę tryhardował. Gameplay będzie na pewno podobny co na druidzie, no ale wydaje mi się, że po tylu wydanych grzybach, no ten łowca demonów, czy tam, no teraz widziałem, że wygrywa łowca demonów, ale oczywiście głosujcie na co chcecie, będzie miał większy level, nie? Będzie miał zdecydowanie większy level, no bo tutaj na tym druidzie grzybów poszło naprawdę sporo, a level szczerze mówiąc nie powala. Nie ma tragedii, ale nie jest też super. Więc no mówię, jeżeli chodzi o ten serwer, wy możecie decydować, którą klasą zagram. Będzie to oczywiście seria long term, będą wszystkie odcinki na kanale, regularnie wrzucane, nagrywane, coś podobnego jak właśnie na EU15. Także no, tutaj pamiętajcie o tym i pamiętajcie, żeby wszelkie grzybole i pakiety kupować oczywiście z moim kodem twórcy Neutral. Dziękuję wam za to pięknie. No, tyle. Tyle jeżeli chodzi o serwer EU16. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do niego, to oczywiście w komentarzu śmiało. Tak samo co do opinii o cyrku objazdowym, też w komentarzu śmiało piszcie. A teraz może przejdziemy sobie do serwera EU15, który tak jak już wspomniałem na początku, miał miesiąc. Wczoraj miał swój miesiąc, wyszedł 20 września, wczoraj był 20 października. No i pokażę wam, jak ten serwer się prezentuje po miesiącu. Natomiast tutaj jeszcze krótka wstawka ze streama, jak troszeczkę lochów w strefie mroku poklikałem i kilka leveli jeszcze powbijałem. Chcę wam to wstawiać do odcinka, żebyście też mieli taką, wiecie, ciągłość serii, żebyście widzieli, jak ja ten level nabijam. A tutaj też nie chcę czekać do momentu nagrywania odcinka, żeby te lochy stały na fajnych procentach, no bo po prostu marnuje się exp, nie ma sensu. Także na streamie troszkę poklikałem, teraz to pewnie zobaczycie. Powiem wam tak, widzowie, z racji tego, że tutaj mamy bardzo fajne procenty. Dzisiaj w nocy mi się pojawił nowy loszek. Odblokował w zasadzie nowy loszek w strefie mroku. I na pierwszych 5 mamy naprawdę spoko procenty. To ja sobie dzisiaj chyba docisnę, bo szkoda marnować czas, wiadomo. Lepiej robić awkę na wyższym levelu. Tu w ogóle mamy 70% portalu. Może go jeszcze spróbujemy zrobić przed klikaniem. We will see. No i powinienem pierwszych 5 ubić, to od razu będę miał szansę na kolejne odblokowanie, nie? Na kolejny loszek, tam już będzie twierdza posępnego czerepu. Kurczę, no jakby więcej krytów siadło, to by było super. No ale cóż, zdarza się. Dobra, lecimy. Strefa mroku. Takie szybkie klikanko, bo to nam daje sporo leveli. A wiadomo, no skoro mamy po jakieś 3-4% na przeciwników, to głupio tego nie klikać. Dobra, pierwszy nam padł, pięknie. Tu mamy jakieś kapcie na zręczność, plus 48, a i punkty życia musimy wymienić, ale zrobimy to. Opłaca się oczywiście. Cyk, cyk, pyk. Dobra, lecimy dalej, strefa mroku. Burza piaskowa, to jest maguś, na niego widziałem, że mamy jeszcze większe procenty niż normalnie. Co my tu mamy? Zręczność plus 19, nie ma sensu, lecimy. Pyk, strefa mroku, cyk. Na tego też mamy, myślę, z 1,5-2%, coś takiego. Dziękuję za pozwolenie. Opinia o tym, że cyrk będzie off? No bardzo dobrze. Ja jestem szczerze mówiąc zadowolony. Czy dalej najlepszą postacią jest zwiad do grania free to play? Zwiadowca, łowca demonów? Tak, to są takie, że tak powiem, no powiedzmy lepsze klasy do lochów, a co zatem idzie do free to play? Jakie flashbacki z wczoraj? Już pisał, żeby nam się gumki wczoraj o drugiej przydały. Jak się reklama na streamie pojawiła. Dobra, hełmik dla Barbara, plus 45, piękny hełmik. Jak najbardziej Rilia Preciate, usuń klejnot, cyk cyk, dobra. Kurde, jakbym wbił 2.80 level, to by było super, ale raczej nie wbiję. Raczej aż tak nam tutaj dobrze nie pójdzie. No właśnie, to też go zapytałem. Kurczę, jak szybko! Tu tylko plus 8, to rozmontowanko. I mamy Magusia. I to jest 5. Mówię, no Magusia akurat w tym loszku nam padają łatwo. Pamiętajcie, że tutaj mamy lustrzane odbicie jako ostatnie. Jakbyśmy doszli do tego 10, to też by nam łatwo padło. No i faktycznie ten 280 może by wpadł. Ale no, to są już chyba za niskie procenty. Tak mi się wydaje. Trzymaj się Locker, smacznego i wszystkiego dobrego. Mi znowu saga kluczykowa się zaczęła, nie mogę do cyrku wykopać, od 4 dni kopii nie ma. Kurczę, to mi jakoś szybko te klucze w miarę. Ja tak kopę średnio 3 chyba gemy dziennie na tym EU15. No i tak klucze zazwyczaj w ten sam dzień, w który mogę, to dostaję. Także tu akurat spoko. Dobra, tu mamy znowu, o kurcze, to nam daje wszystko na plus w ogóle, na Barbarze. Na Barbarze mamy jakiś słaby
Trinkecik, stary w sensie. A to też podmienię, why not? Pyk. Dobra, i teraz jeszcze sprawdźmy procenty. Mamy wojownika, zobaczmy czy jest sens go jeszcze w ogóle klikać. 0,74, mało, mało. A jest w ogóle coś, co mi daje fajną ilość expa i mamy fajne procenty? No niekoniecznie. A mamy w ogóle wszystko poczarowane, jeszcze zerknę? Mamy. Dobra, 0,78 spróbuję. Nie będę tu wydawał nie wiadomo ile grzybów, ale Anusz padnie. Anusz nam padnie. Jak padnie ten, potem siódmy... O Jezu, to ja muszę jeszcze szósty, siódmy, ósmy... Jeszcze czterech przeciwników muszę ubić, żeby... Żeby się dobić do tego odbicia lustrzanego. Może być ciężko. Ale no, spróbujemy. Tak, dzisiaj o 19. A tak jest. I potem kolejny odpalam 20:30. Kawa. Widzisz? Kezi, jak jesteś śpiący, to spróbuj Nescafe. Ej, kurde, jest napisane ile już streamuję na tej reklamie. Ale dobre to jest. Jaka interaktywna reklama, co jest? Siema, skąd wiesz, jakie masz procent na zrobienie lochów? Jeronim, wykrzyknik kalkulator, wpisz na streamie i będziesz miał mój poradnik do kalkulatora do lochów. Jak ja to sprawdzam? Nieźle. Najszybsza sieć? Tak szybko chyba... O kurde, ale się za to Venom pojawił. Jeboże, jak to dzisiaj sypie. Co jest? Jak poszedłem spać o 6, a o 9 dostaję ganka od dziadka, który naprawia mi lampkę nocną, to moje chęci do życia uciekły? To nie możesz sobie sam lampki naprawić, tylko dziadka biednego męczysz? Człowieku? Dobra. Ostatnie 30 grzybów na niego, bo to bez sensu. Za dużo idzie. No ale tak jak wam mówiłem, pierwszych 5 ubiłem, nie? I to tak bez powiedzmy większych problemów. Chociaż jakby on jeszcze padł, to byśmy wbili 2,79. No ale no nie ma co. Pyk, dobra. No i teraz możemy przejść sobie do właśnie miesiąca tego serwera. Na początku może nasza postać. 279 level po miesiącu gry, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj jeszcze tu nic nie robiłem, ani awki, ani z takiego. Tu może sobie odpalę jeszcze warte na 4 godzinki. No i co? Może po kolei. Jeżeli chodzi o aurę w kiblu, to mamy 8, równą 8 i 0 many. Dzisiaj będzie 50, ale to może, wiecie, no dzisiaj jeszcze nic nie robiłem, więc tutaj no... Będę mówił powiedzmy na stan z dnia wczorajszego. Dobrze, dalej, jeżeli chodzi o tutaj nasze lożki, no to mamy portal do piekieł 2-3, strefa światła, no stoi tak w tym momencie, już powoli mi się zaczynają fajne procenty na ten loch, więc niedługo go będę klikał. Dzisiaj nie będę żadnych lochów tutaj klikał, bo te procenty jeszcze nie są wybitne, szkoda grzyba, ale no na dniach pewnie pojawi się odcinek z EU15, gdzie troszeczkę sobie właśnie poklikamy. Także tak wygląda moja strefa światła na szybko, tak wygląda strefa mroku, wszystkie lochy pozamykane, tutaj w tym mamy 6, już kolejny loszek też odblokowany, także całkiem nieźle. Pupilki, no pupilki też stoją naprawdę dobrze. Oczywiście w ten czwartek połapaliśmy sobie wszystkie pupile ważne i zrobiliśmy przejścia tutaj na rysia, tutaj na ptasia, tutaj na wykijadło. W ogniu w ogóle zacząłem karmić 3 pupile na raz. Dlaczego nie? Dlatego, że jak widzicie, no mam tyle owocków. Ja tutaj do levela 300 planuję brać tylko i wyłącznie owocki z wypraw, jak będę miał taką możliwość. Także tutaj postanowiłem dokarmić sobie tego koguta do 100, no i czompa może nawet do 100, zobaczymy jak to wyjdzie, a potem już karmić pojedynczo i potem ewentualnie podwójnie od końca, no bo tych owoców mam dużo, znowu mi się odłożą jak na M1, no i tu jeżeli chodzi o wodę, no to bardzo podobnie. Również karmię żarłacza i jednocześnie karmię kroksa. Także no, tak to wygląda. Nie wiem czy tutaj mogę coś więcej ubić, raczej nie mam zbyt dużych procentów. Wczoraj sobie ubiłem Smokiego. Wczoraj? Nie, to chyba było w sobotę, czekajcie, sprawdzimy. Nie, wczoraj, dobrze, wczoraj. Wczoraj 12.08 ubiłem Smokiego. Zaraz wam pokażę tego Smokiego i oczywiście ten portal. Tak czy inaczej właśnie, tak to wszystko wygląda. Nie miałem niestety wystarczającego koguta, żeby ubić sobie pirodliszkę. Był ten event kibli, więc no tutaj jakby wiadomo, pirodliszka by bardziej siadła. No ale Smokiego szybciej karmimy, więc całkiem spoko. No i woda, tak jak mówię, wygląda tak. Jeżeli chodzi o jakieś tam nasze...
inne rzeczy, no to jeszcze gildia. Gildia, co do EU1, Boże, co do EU16, przepraszam, to nie robię swojej gildii, tak jak powiedziałem, szukam, no bo nie mam czasu, żeby robić gildię na każdym serwerze, to jest no nieosiągalne, można by powiedzieć. Natomiast tutaj gildia trzyma się naprawdę bardzo dobrze. W tym momencie jesteśmy top 3 serwera, patrząc na topkę, którą wam też zaraz pokażę, jak tutaj no Highway to Hell i Freedom cisną, przede wszystkim Highway to Hell, no to nie mamy aktualnie do nich podjazdu, nawet najmniejszego, no ale mimo wszystko nasza gildia top 3, jako aktualnie w 100% polska gildia, bardzo dobrze sobie radzi. Tutaj udało nam się wyprawy wszystkie zrobić, to było bodajże w sobotę rano chyba, więc od soboty już mogę robić awkę kiedy chcę, tak na dobrą sprawę, bo mamy maksymalne procenty. Mamy również pupila gildyjnego, dwugłową hydrę teraz ustawioną już jakiś czas temu. Portal, jak widzicie, 2,6/10, więc no, więc gildyjka się fajnie rozwija. No i mamy kilka czarnych gemów, tutaj raz, dwa, no i na ten moment dwa, 2% na czarne gemy, ale już widziałem, że ludzie, jak widzicie na przykład M7W, troszkę tych czarnych gemów podropili, ja jeszcze nie miałem tej szansy, szkoda, bo też by to fajnie zboostowało postać. Także no, gildyjka, ja jestem oczywiście zadowolony, bardzo fajnie to wygląda, celowałem w takie top 3, szczerze mówiąc, na tym serwerze, no i nie zawiodłem się, w sensie top 3 po tam właśnie miesiącu, dwóch, trzech, może nawet po pół roku, a zobaczymy, jak ten serwer rozwinie się po roku, po dwóch i tak dalej, nie? Wiecie, jak to jest. Może nawet się uda wskoczyć na wyższą lokatę. Dobrze, jeżeli chodzi o tutaj inne rzeczy, to tyle. Smokiego wam pokażę. Trener oczywiście 9. Tu możecie sobie obczaić, no ale przejście z koguta 8-8 na tego Smokiego to naprawdę nie było nic takiego wow, nie było, wiecie, jakieś trudne, także troszkę grzybów i tak naprawdę nam to siadło. No i tutaj portal również nam wczoraj padł, możemy sobie obejrzeć, żebyśmy to już mieli z głowy. Co mogę więcej dodać? Zaraz przejdziemy tu może jeszcze na naszą ogólnie postać, żeby wam pokazać. No poziom 2,79, przepraszam, not bad, oczywiście mógłby być 300+. Czary nam bardzo ładne siadły na tym serwerze, bo mamy i czar na rękawice i na broń, więc tak naprawdę idealnie, żeby sobie tutaj klikać strefę mroku przede wszystkim i wieżę. Także to też nam bardzo mocno pomogło, oczywiście w tym buście dość tanim, powiedzmy, w tym no levelowaniu tanim. Ale no, nic chyba więcej nie mam do dodania. Teraz jeszcze czarna piwka jako trzeci i byłoby idealnie. Zobaczymy, co będzie. Zaraz, jak widzicie, trzeci czar będzie gotowy. Już tak naprawdę chyba jutro. Dobra, pocztę wam pokazałem i moją postać jeszcze. Dlatego, że tak, podstawy 2400, jak widzicie, inty, 2200 HP. Tutaj mamy po 740 boki, szczęście prawie 800. No i co? Klaserek 80, prawie 4%, jak widzicie. Poteczki oczywiście są. Wszystko jest git, runki 15%. Czary, no to te, ulepszeń w ogóle nie mam, poulepszać sobie muszę te itemki, zapomniałem szczerze mówiąc, ale to już przed kolejnym klikaniem, chociaż zdaje mi się, że mogę zapomnieć, więc wiecie co, ja to może teraz poulepszam, no ale i tak mi to za wiele nie zmieni, procentów na lochów mówię, nie mam jakiś super, no przydałby się tutaj czarny gem do broni by się naprawdę mocno przydał, dużo by nam to pomogło. Dobra, tutaj razy dwa, od razu możecie zauważyć, ile mam surek do kowala, też to myślę, że nie powala, ale też nie ma tragedii. Dobra, wszystkie jest razy dwa, pięknie. Twierdza mi się buduje już 15. Jak widzicie, już mam prawie i maksymalną ilość surowców. Tutaj drewna mi troszeczkę brakuje, ale mi się marnują rycerze. No już tych ataków, tak powiem wam szczerze, nie robię, dlatego że no już tutaj te ataki różnie, nieraz dadzą więcej, nieraz dają mniej. Ja tutaj mam już bardzo mocno zbudowany ranking w twierdzy, do którego zaraz przejdziemy, także już nieraz te gemiki właśnie, no w twierdzy jestem top 70, 4,5 tysiąca czci, gdzie na tego pupila z ziemi potrzeba jest 2,5 tysiąca, więc na spokojnie już go złapiemy. Także już troszeczkę ataki odpuszczam, bo już mamy taki poziom twierdzy, że fajnie te surki lecą, czy to właśnie z kostek, czy z koła, wiadomo. Także no, teraz planuję sobie ogólnie na dniach skipnąć twierdzy na 15, salkę wrzucić 15, żeby była większa szansa na te czarne gemy, no i potem kwatery polecę do 15. Potem pewnie twierdzę dalej do 20, akademię do 20, wiecie jak to wygląda. Dobra, tutaj możemy sobie zrobić jeszcze cyk. No i co? Tu mi się nic nie buduje, serce mam dyszkę, traktor dyszka, wrota dyszka, trener 9, tu 7, przygodomat 9, no i zbieram duszę. Zbieram teraz duszę, tak na dobrą sprawę, na chyba serce... Chociaż nie, na trenera raczej, prędzej na trenera. No i potem jakiś event przydał się, żeby to serce siadło na 11. Dobra, no i zarządca, z czego jestem bardzo dumny. Tu w ogóle mogę zrobić reset przy okazji. W zarządcy mam już wszystkie ulepszenia. Jedno po drugim tak naprawdę mi poleciało ulepszenie. Wczoraj w nocy
poleciało mi tutaj ostatnie na potwory, no i dzisiaj w nocy, po północy od razu tutaj na koktajle. Także no, mam już wszystko po prostu przyspieszone, ozłocone, już te grzyby powiedzmy wydane, no bo 200 dziennie jednak szło tych grzybów na tego zarządcę, już mamy to z głowy, teraz tylko platynki, 100 dziennie, jak najszybciej zrobić te platyny i będzie tak naprawdę super. Będzie... no, już zarządca skończony, potem tylko skipy, 25 grzyba dziennie na 7-dniowego skipa, no i będzie, no, fajnie, nie? Bardzo nam ogólnie fajnie ten zarządca poszedł, oczywiście EQ do AFK już mam od dawna, takie maksymalne 50% golda i 10% expa, więc no mówię, gram tutaj daily, robię wszystko od linijki na, powiedzmy, swoje możliwości grzybkowe, no i mam nadzieję, że ta postać się fajnie rozwinie, nie planuję tu pomijać, w sensie pomijać, planuję skipować kalendarz oczywiście, tą taktykę skipowania tutaj uskuteczniam, natomiast nie planuję oczywiście pomijać żadnego dnia, nie planuję w połowie kalendarza nagle nie wejść na konto i go nie odebrać, nie ma takich planów, to były moje błędy na poprzednich postaciach, z których aktualnie nie jestem zbyt dumny i po prostu to będę starał się niwelować, to się będę starał niwelować, żeby jakoś to wyglądało. Co mogę wam jeszcze pokazać? Robię codzienne skany, robię tutaj codzienne skany postaci i już tutaj sobie na nie wchodzę, tylko że to jest na Firefoxie, na mojej takiej pobocznej przeglądarce, więc mogę wam pokazać, jak to wygląda. Przede wszystkim no nas tutaj interesuje tak na dobrą sprawę co? No wydaje mi się, że poczekajcie, mogę wam przechwycić okno, mogę wam zrobić SF Toolsa, mogę wam zrobić tak, to wam mogę przyciąć, to wam mogę w ogóle troszkę pomniejszyć, wydaje mi się, to mogę, no nawet dam wam całe, bo to oczywiście nic nie szkodzi, nic się nie dzieje, tutaj damy, żebyście widzieli górę, o co chodzi, i tu damy, żebyście widzieli dół, no i właśnie, mam tutaj codzienne skany swojej postaci, od pierwszego dnia, czyli od 20, no tak naprawdę września, czyli od pierwszego dnia serwera, chociaż wtedy chyba wbiłem 33 level, jak się nie mylę, bo tego skana zrobiłem o 21:47, a potem jeszcze jakiegoś locha kliknąłem, więc już drugiego skana nie robiłem, zapomniałem, także tutaj może był 33, w drugi dzień 79, w trzeci 126, no i potem jakoś to szło, nie? Można sobie przeanalizować, bo tutaj mam podstawy w tej zakładce, czyli ile podstaw dziennie zyskiwałem. Tutaj mamy oczywiście ogólne statystyki, mamy te klepsydry, mamy surowce do kowala, mamy tutaj, jak widzicie, resety, więc mamy tak naprawdę cały elegancki no cały skan elegancki właśnie tej postaci, codzienny, dzień w dzień tutaj robiłem te skany, tutaj 4 października zrobiłem po północy, ale to jeszcze praktycznie nic się nie zmieniło, potem od razu zrobiłem o 20, zazwyczaj jak już jest po prostu wszystko porobione na koncie, to wtedy robię skan, na przykład wczoraj tu już o 12:30 miałem wszystko zrobione, dlatego też zrobiłem właśnie tego skana tak wcześnie, także jest ładny rozwój postaci, jak ona zaczynała, kiedy wbija jaki level, tu mamy jak widzicie plus 7, to musiałem robić jakiś odcinek klikać, tutaj tak samo, tu plus 11, też bardzo dużo leveli wbiłem, to też pewnie na jakimś odcinku, no i tyle, nie? To tak w formie ciekawostki wam pokażę. No i dobra, tyle jeżeli chodzi o naszą postać, jak macie jakieś pytanka, to oczywiście również śmiało w komentarzu i teraz przejdźmy sobie do topeczki, dlatego że no, topka w tym momencie tu się troszkę buguje, ale najwyższy level to jest 329 mispu, który jest chory, dlatego że oczywiście w cudzysłowiu chory gracz bardzo mocno tu ciśnie, bo jak sobie sami możecie zobaczyć, o ja czemu ja tu mam, o kurczę, on tutaj nie wbił, nie no na pewno wbił, bo ma legendarnego gema, więc gdzieś on tutaj musiał cisnąć, a jak sobie wpiszemy na przykład tak, o, tutaj jest, dobra, na pozycji 7, czyli tego gemika też zdobył. No, jako jeden z nielicznych stopki cisnął niesamowicie ten cyrk objazdowy, wbił tutaj 7 pozycję, ma nagrody z 7 pozycji właśnie, no i Mispług jest po prostu graczem chorym, dlatego że w pozytywnym tego słowa znaczeniu podkreślam, no bo sami zobaczcie, no jego statystyki tutaj 2800 z ręki, 2700 HP, więc o wiele wyższe niż nasze. Tutaj w opisie mamy, już ma Akademię 20, już ma Skarbiec 25, Kopalnię 19, legendarny gem w ogóle 660, grzybów wydanych 145 tysięcy prawie. No kurczę, ziomek wszystko skipuje, gra jak maszyna, grzyby się dla niego nie liczą, jest po prostu niesamowity, 17% również runka, no ale tak wygląda topka, tutaj już oczywiście, o tutaj by mi się przydały tego ziomeczka itemki, jak widzicie, ale no jego nie ubiję. Topeczka oczywiście już full ubrana w czarne gemy, levele około 320, także no, tak to po prostu wygląda.
tak się prezentuje topka tego serwera po miesiącu około. Gildyjnie, no to teraz my się wspinamy tutaj w rankingu, atakujemy pierwszą wolną gildię tutaj z tej topki, dlatego że o, tu już widzimy Highway to Hell wbiło na top 1, Freedom na top 2, no i my raczej wbijemy sobie na top 3. Mówię, no oni tutaj, przede wszystkim te dwie gildie, no już oczywiście mają maksymalne bonusy, więc wiadomo, no już robią ten ranking, no i my jak wbiliśmy te maksymalne bonusy, już skończyliśmy wyprawy, to teraz skupiamy się właśnie na rankingu. Także tyle. Tyle chyba nie muszę nic mówić. Twierdzę, jeżeli chodzi o twierdzę, no to ten ranking niezbyt istotny, ale zobaczcie, Miss Pug jest tutaj top 1 w twierdzy i ma 350 poziom tej twierdzy, co oznacza, że poskipował masę budynków, co oczywiście widać w jego opisie, nie? Także tu jestem w ogóle, o, Never Steal Name, który pobił rekord 20 twierdzy, też ma 302. Ale no, chłopy skipują jak maszyny. Pupilki mamy 58, topeczka ma w tym momencie 59. Może dzisiaj coś jeszcze złapę, nie wiem, nie sprawdzałem tego szczerze mówiąc, jak się uda. No ale pupili mamy na pewno fajną ilość topową. I jeżeli chodzi o podziemia, no to też jesteśmy w top 10. Tutaj dużo serc 11, my mamy dyszkę. No i tu widziałem, że jedno serce, o dokładnie, już się pojawiło pierwsze serce 12 na tym serwerze, więc to też warto odnotować. No i co kurczę, chyba tyle, wydaje mi się, że tyle. Nie ma co tutaj więcej mówić, nie ma co chyba opowiadać. Druidem się gra bardzo ciężko, ja mam problemy z graniem klasami postaci, które no powiedzmy, tak szczerze mówiąc, no nie radzą sobie dobrze w lochach, a ten druid mam wrażenie, że sobie kiepsko radzi w lochach, jak na ilość grzybów, jaką tutaj wydałem, więc no mówię, teraz trzeba się odmurzyć i na tym EU16 pograć czymś łatwym. Też gemy z dropów z Twitcha lecą głównie na zręczność, więc jak wbijemy tą 10 kopalnię pod podziemie, to potem dostajemy gemy duże na zręczność ciągle z dropów z Twitcha właśnie, więc też to boostuje postacie na zręczność, dlatego chcę sobie nimi pograć najzwyczajniej w świecie. EU15 fajny serwer, fajnie nam tutaj czary odwiedźmy siadły, w ogóle podoba mi się bardzo ten serwer, ale no tutaj druid jako klasa, no troszeczkę lipna mimo tego reworku, tak samo nie wiem, jakimś wojownikiem bym się męczył, paladynem i tak dalej, więc mówię, to sobie zostawimy na kiedy indziej, no a tym druidem właśnie, no po prostu odechciało mi się grać ciężką klasą postaci na ten moment w lochach, także robimy przerwę, jakiś odmurzdżator nazwijmy to na EU16, no i potem zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Tyle ode mnie, jeżeli czegoś nie powiedziałem, nie pokazałem cokolwiek, to oczywiście piszcie w komentarzu, pytajcie, chętnie dopowiem, chętnie pomogę i tak dalej. Wszystko, dziękuję wam pięknie oczywiście za uwagę i za oglądanie, subskrybujcie kanał z dzwonem, w ogóle pamiętajcie, żeby kupować grzyby i pakiety specjalne z kodem neutral na stronie home.syfygame.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Po drugie, pamiętajcie, że trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie od paru miesięcy, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i ja co miesiąc nagradzam najaktywniejszą osobę. No i musicie subować kanał, żeby brać udział w tej aktywności, w tych giveawayach. No i co? I oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!